tymi przyjemnymi dźwiękami witam was w mojej pierwszej recenzji. Ja nazywam się Krzyżak47 i dzisiaj mam dla was recenzję książki Spirit Animals, Upadek Bestii. Pierwszego tomu nowego sezonu książki o zwierzoduchach. Nie książki o zwierzoduchach. Nowej serii o zwierzoduchach. I świata, którego jestem wielkim fanem. I kiedy wyjdą kolejne części, zrobię z nich recenzję. Możecie na mnie liczyć. W tej... No cóż, nie mogę tutaj wspomnieć o wadach. Ta książka nie ma wad. Ewentualnie jeden przydługi opis, ale przy tylu zaletach nie mogę nawet mówić o tej wadzie. O tym jednym opisie. Piękne. Piękna książka. Została napisana przez Eliota Schaeffera i jest on współtwórcą eksperymentu, który rozpoczął Brandon Mull, którego jestem wielkim fanem. Potem ten eksperyment kontynuowali tacy autorzy jak chociażby Shannon Hale, która napisała czwarty tom pierwszego sezonu Ogień i Lód. Naprawdę jestem pod wrażeniem, że tylu autorów potrafi ze sobą współpracować. Potrafi ze sobą współpracować tak, żeby wszystkie elementy były spójne. Niestety nie mogę wam powiedzieć wiele o fabule, gdyż wtedy zaspoilerowałbym wam cały pierwszy sezon. A tego nie chcecie. Uwierzcie mi, nie chcecie. Cóż, powiedzmy w ten sposób. Kolejne niebezpieczeństwo zagraża światowi tam przedstawionemu. Mamy coś, co zagraża czemuś, co podtrzymuje cały świat. I nasza grupa bohaterów wraz z kimś muszą przeciwstawić tym czoło. Tak to mniej więcej się odbywa. Ale o co chodzi w tych zwierzoduchach? Jaki jest... Od czego się to zaczęło? Cóż, wszystko, cała historia zaczyna się od tego, że kilku nastolatków wypiło szklankę nektaru. I nektar dał im zwierzoducha. I to nie byle jakiego zwierzoducha. Każdy z nich ma jedną z czterech wielkich bestii, które kiedyś zniknęły. Zniknęły ze światem, zginęły. Nie mam pojęcia, jak to interpretować. I oni stali się czwórką wybrańców. Ale tyle mogę powiedzieć o... Tyle mogę wam zaspoilerować z pierwszego sezonu. Potem to się bardziej rozwija, tworzy się pomiędzy nimi więź. Są opisane kolejne wydarzenia, które się pomiędzy nimi tworzą. Poświęcenie, miłość, przyjaźń. Znacie to i wiecie, o co chodzi. Nie mogę się przyczepić do niczego w tej książce. Ewentualnie tego, że ma tylko 220 stron tekstu. A te pozostałe 16 to są opisy. Nie opisy. Tutaj na końcu jest spis treści i jeszcze parę wolnych kartek. Po co to? Cóż, ta książka ma trzy rzeczy, które tworzą wspaniałą rzecz. Pierwsza rzecz. Świetni bohaterowie, na których nam zależy. I kiedy jeden z bohaterów odpada z drużyny, chce mi się dowiedzieć, co się stało i wiemy, że możliwe jest, iż już nie wróci. Ale chcemy, żeby wrócił. Chcemy, żeby wrócił, bo się już z nim zdążyliśmy związać. Druga rzecz. Świat wzorowany na naszym. W naszym świecie, który... Jedyne, co się zmieniło, to kilka nazw. Kilku kontynentów. Na przykład u nas Europa to jest u nich Eura, a u nich Azja to jest Zong. Jedyne, co nie zmieniło swojej nazwy, to Grenlandia. Nie wiem, czy nie chciało się im szukać nowej nazwy, czy
czego tam. Ale kogo by to interesowało? I jest jeszcze trzecia rzecz. Zły facet, którego jak tylko chcemy spotkać, to chcemy mu odrąbać łeb i zrobić z nim najgorsze rzeczy, jakie tylko przyjdą nam do głowy. Chociażby topienie w kwasie. Chociaż ja myślałem o trochę bardziej wyrafinowanych rzeczach, obdzielanie ze skóry itp. No cóż, myślę, że tym jakże pozytywnym akcentem muszę zakończyć tą recenzję. Jeżeli wam się spodobało, piszcie komentarze i mówcie, co mógłbym poprawić, czy to dźwięk, czy to może jakieś inne rzeczy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia. Hej, hej.